załącznik, to jest pola też. Druk numer 502, projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie tej druku. 502. Proszę państwa, wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i między innymi oprócz korespondencji, która była liczna, rozpatrywaliśmy projekt uchwały, który państwo macie przed sobą, a dotyczy to wystąpienia do prezydenta o zbudowanie wymiany rury na ulicy Rozmanowej. Jest to wniosek siostra Moskawy, to w jego rejonie ta rura się znajduje i ja proponuję, żebyśmy spróbowali to poprzeć, zważywszy, że jest to rzecz ważna. Jakkolwiek może być problem, bo cóż, prawda jest taka, że ja powiem na prezydenta. Ale przeczytam, wnioskuję się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań mających na celu ujrzenie środka środowiska w swoim budżecie środku na wymianę sił ulicy Rury Wodną Rozmarynowej. Uzasadnienia nie będę czytał. Proszę państwa, większość państwa była wczoraj na komisji, a jak nie byli, to słyszeli. Ja sobie pytanie przewodniczący, proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Otwieram dyskusję. Radny Rafał Miśniewski. Nie. Drodzy państwo, państwo radni. W tytule uchwały mamy tak. Wniosuję o wymianę rury wodnej w przecinek azbestowo-cementowej i wiem, że po sobie cementowej powinien być drugi przecinek. Panie Mieszu? Nie. Ja bym bardzo prosił, żeby w paragrafie pierwszym również dokonać stosowne korekty. Znaczy inaczej, może tu był bardziej nie przy, tylko wy ulicy Rozmarynowej. No właśnie. Tak, tutaj myślę, że to poprawka komisji. Jeżeli damy przy, tylko w ciągu ulicy Rozmarynowej. Komisja się zgadza. Komisja się zgadza. Oczywiście. Tak. Komisja się zgadza. Wy za naszym przewodniczącym jak Bogiem. No nie za dużo. Nie, panie Stanisławie, i jeszcze tutaj uwzględniamy to wszystko w paragrafie też pierwszym. Dajemy w ciągu ulicy Rozmarynowej i w uzasadnieniu. To jest jakaś poprawka komisji. Rury wodnej, a zresztą cementowej, jak najbardziej bez przecinków jest elegancja. Uzasadnienie projektu 144, przerwa. Jeżeli dajemy jeszcze w uzasadnieniu metrów bieżących. Przerwa po metrze 144 AM. Głosujmy, Facebook czeka. Nie, proszę bardzo, pan. Dziękuję. Wszystkie poprawki tej komisji zostały uwzględnione, tak. Są do procedowania. To jest za poparciem druku numer 502. Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Panie Stanisławie, pan rozumie, pan za? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, kto pan z